Kiedy po latach spotykamy swoich znajomych, często dziwimy się temu, czego dokonali w życiu. Czasem są ministrami, czasem są dyrektorami wielkich firm, czasem wybitnymi specjalistami i jest w nas taki podziw, takie zaskoczenie. Och, ten człowiek zrobił świetną karierę. Czasami to zdziwienie jest negatywne, kiedy widzimy, jak się ktoś stoczył. Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta w Nazarecie i jest odrzucony. Jest niezrozumiany, chociaż ci, którzy go słuchają i z nim przebywają, widzą jego wielkość, nie przyjmują jej dlatego, że ciągle w ich umysłach pozostaje ten Jezus, który z nimi mieszkał przez, przez wiele lat. Oczywiście Jezus to jest taki przykład ekstremalny, dlatego że to jest, to jest jedyna w swoim rodzaju postać Bóg człowiek. Natomiast pozwólmy się zadziwiać tym, wśród których żyjemy. Pozwólmy im wzrastać. Pozwólmy się zaskoczyć, kiedy spotkamy ich może nawet nie po latach, ale kiedy widzimy ich dokonania, ich rozwój, ich przemianę, ich osiągnięcia. Jest to szczególnie apel skierowany do rodziców, żeby nie podcinać skrzydeł swoim dzieciom, nie negować ich nawet małych sukcesów. Kto wie, może z biegiem czasu przerodzą się w ogromne.